budowa oparta m.in. na rzeźbiarstwie, malarstwie czy koronkarstwie w wykonaniu twórców ludowych ziemi lubaczowskiej oraz gości ze Słowacji, tradycyjne kresowe potrawy oraz słowackie smakołyki, a także występy ludowych zespołów ziemi lubaczowskiej i słowackiego miasta Medzilaborce były atrakcjami niedzielnego Festiwalu Kultury Polsko-Słowackiej Dziedzictwo Kulturowe Sztuki Ludowej i Kulinarnej Pogranicza. Festiwal został zorganizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, a partnerem powiatu lubaczowskiego w tym przedsięwzięciu było miasto Medzilaborce, położone we wschodniej Słowacji. Niedzielny festiwal miał pomóc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego obu regionów ziemi lubaczowskiej i regionu miasta Medzilaborce, a także podnieść ich atrakcyjność dla turystów. Organizatorzy liczą, że dzięki festiwalowi uda się nawiązać ponadgraniczną współpracę polsko-słowacką i lepiej zapoznać się zainteresowanym warunkami działania po obu stronach polskiej granicy. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Dzięki festiwalowi plac przed Miejskim Domem Kultury zapełnił się straganami, na których można było podziwiać wielokolorową sztukę ludową polską i słowacką. Można było obejrzeć m.in. obrazy Jerzego Witka, Macieja Kota, ikony Przemysława Zaręby, a także serwety Eugeniusza Mazurkiewicza, Teresy Żyły czy rzeźby Józefa Lewkowicza. Goście ze Słowacji prezentowali m.in. wielkoformatowe obrazy, martwą naturę oraz wyroby ze szkła. Jak zwykle przy okazji takich imprez nie zabrakło potraw przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich ziemi lubaczowskiej. Można było spróbować m.in. domowego chleba ze smalcem, a także różnego rodzaju pierogów, gulaszy i mięs oraz ciast. Pojawiła się także cała paleta różnego rodzaju nalewek. W konkursie mamy pierogi z mięsem i z kapustą i z okrasą taką, z boczkiem. Mamy siekaniec partyzancki, to jest taki kotlet drobiowy z warzywami. Mamy też bigos z grzybkami, ten siekaniec partyzancki jest z surówką z czerwonej kapusty. Mamy co jeszcze? No właśnie, takie placki na prozie z drzemem śliwkowym, z powidłem śliwkowym. Ciasta mamy, piernik, napoleonkę, sernik i miod, taki sernik z serem gotowanym. I chlebek mamy swój. Przejdźmy jeszcze na moment chyba do tych nalewek, bo one gdzieś tam się przewijają na różnych imprezach. Pięknie opakowane. Ile rodzajów nalewek panie mają? Dzisiaj mamy nalewkę z pigwy, nalewkę z czarnej porzeczki, nalewkę żurawinową, nalewkę wiśniową, śliwkę. Takie mocniejsze, bimberek taki mamy. Nasze koło istnieje od 20 lat. Właśnie obchodziliśmy w tamtym roku 20-lecie. To bardzo ładny jubileusz jak na koło. Tak. A jak jest z nowymi członkiniami? No trochę trudno. Nie chcą się pisać do koła. Raczej właśnie tradycji pozostają te osoby, które już wciągnęły się i są właśnie. A trudno zaangażować młode osoby. Zupa serowa dzisiaj w konkursie to jest jakiś nowy przepis, stary? No pośrednio trochę nowy. Z czego zrobiona zupa? No to jest właśnie mięso drobiowe, pieczarki, jeden por.
No i zaprawia się to serkami topionymi. Miałyśmy krokiety, pierogi z kapustą, pierogi ruskie, paszteciki, gołąbki z sosem pomidorowym, taka a la pizza, no dużo ciasta, serniki. Raczej robimy wszystkie takie tradycyjne, gołąbki, zawsze pierogi, to jest zawsze są na naszych stołach, można, królują. Serniki właśnie, to najlepiej się sprzedaje w naszym regionie. To danie, które dzisiaj w konkursie było prezentowane, to jest jakiś nowy przepis, czy jakaś receptura sprzed lat? To jest receptura sprzed lat, którą już nasze babcie jeszcze w takie największe jakieś uroczystości, no bo wiadomo, schab to tak dawno nie był na co dzień, prawda, spożywany, także to jest z pokoleń, prawda, troszeczkę może coś tam są takie nowości dodane, prawda, bo dawniej nie było tak dostępu do papryki, teraz wiadomo, już jest coś tam troszeczkę dodane, jeszcze jest takich składników, tak, do tych tradycyjnych. A czy takich właśnie potraw sprzed lat panie mają dużo w swoim menu, że tak powiem? No, dość sporo, bo sięgamy do tych właśnie starych takich przepisów, do tych takich starych ksiąg, przepisów naszych tam, prawda, rodziców, babci nawet jeszcze tam udało nam się coś wyszukać. A z plenerowej sceny przez cały czas płynęła ludowa muzyka w wykonaniu kapel ziemi lubaczowskiej oraz gości zespołu Kamiana ze Słowacji. Zespół działa od 1994 roku. Obecnie liczy 40 członków, uczniów gimnazjów. Kultywuje rusiński i słowacki folklor. A nazwa wzięła się od najpopularniejszego wzgórza Medzilaborce. W przeglądzie zespołów wystąpiła także Aniela Mrówka z zespołem śpiewaczym Stokrotki z Cewkowa Woli, zespół śpiewaczy Wrzos z Nowego Dzikowa, kapela ludowa Szpaki z Łukawca, kapela ludowa Sokoły z Cieszanowa, zespół śpiewaczy Czerwona Jarzębina z Choryńca wraz z kapelą Biesiadną z Podemszczyzny oraz zespół Chorlica z Ukrainy. Podczas festiwalu odbyły się trzy konkursy. W przeglądzie sztuki ludowej jury w składzie Barbara Kubrak i Marta Zabrońska za najlepszą pracę uznało serwetę Eugeniusza Mazurkiewicza. Na drugim miejscu znalazły się kwiaty z bibuły i krepiny Agnieszki Dobosz, a na trzecim rzeźba Natura 2013 Józefa Lewkowicza. W przeglądzie zespołów pierwsze miejsce wytańczył i wyśpiewał zespół Kamiana ze Słowacji. Drugą nagrodę jury, Barbara Łuczkowska i Iwona Zabrońska-Kapłon, przyznało zespołowi Chorlica z Ukrainy, a trzecią zespołowi śpiewaczemu Stokrotki z Cewkowa Woli. W konkursie kulinarnym jury Renacie Kozioł i Stefanii Sierkowskiej najbardziej posmakowała golonka pieczona z kapustą autorstwa pani z Koła Gospodyń Wiejskich z Dachnowa. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Tymców za schab faszerowany z kluseczkami śląskimi i surówką z czerwonej kapusty. Na trzecim miejscu znalazły się żeberka w kapuście przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Młodowa. W ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013, który realizuje powiat lubaczowski i słowackie Medzilaborce, ukaże się także album Dziedzictwo Kulturowe Sztuki Ludowej i Kulinarnej Pogranicza. Album ma się ukazać jeszcze w tym roku. Z
spotkanie dwóch kultur, polskiej i słowackiej, towarzyszyło drugiemu roztoczańskiemu międzynarodowemu maratonowi Jaworów-Lubaczów, organizowanemu przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Rejonową Radę w Jaworowie i Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej. Maraton, który w cudowny sposób łączy dwa kraje, dwa przyległe regiony, ziemię jaworowską, ziemię lubaczowską. Wszyscy wiemy, że te przygraniczne regiony zostaną wkrótce połączone przejściem granicznym w Budomierzu, budowanym przez budżet państwa, przez wojewodę podkarpackiego za kwotę prawie 150 milionów złotych. Prace są już na ukończeniu. Wierzymy, że nasi partnerzy po stronie ukraińskiej dokończą także budowę swojej infrastruktury, dróg dojazdowych, tak by to przejście naprawdę żyło, naprawdę mogło pokazać swoje możliwości. Więc ten maraton ma wymiar taki, że łączy dwa narody, a biegniemy przez przejście, które chcemy mieć. My już mamy współpracę ponad 15 lat. Ta przyjaźń jest potwierdzona umową, która trwa 13 lat. I liczymy, że ta współpraca nadal będzie. Ta dziedzina współpracy, która tutaj dzisiaj była przedstawiona, to miała dwa zadania. Zadanie takie, które ściągnęło tutaj naszych przyjaciół ze Słowacji, to jest zadanie kulinarne i artystyczne. No i wymiar sportowy, który dołożyła strona ukraińska i powiat lubaczowski. Natomiast miasto Lubaczów udostępniło tutaj nam swoje podwoje, swoje możliwości, za co serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękujemy przede wszystkim też takiej idei, która łączy dwa narody, a ona się zrodziła nie w wyniku naszych jakichś nieporozumień. My chcemy budować przyszłość na tym, żeby były kolejne rzeczy z udziałem naszych partnerów, zarówno ze Słowacji, jak i z Ukrainy. Mówiłem o tym w telewizji z Kijowa, mówię to do Państwa dzisiaj, również tutaj, że jest potrzebna wymiana, współpraca, jest potrzebna również idea wielkich rzeczy, które można zrobić nawet bez wielkich pieniędzy. Bo powiedziałem, tu nie były wielkie pieniądze potrzebne, tu była potrzebna dobra idea, dobry pomysł i to dzisiaj nam się spełniło. Do tego jeszcze była dobra pogoda i dobra frekwencja w Lubaczowie, za co wszystkim tym, którzy wytrwali do końca maratonu, serdecznie dziękuję. Maratończycy wystartowali o godzinie 9 czasu polskiego z jaworowskiego rynku. Najlepsi zjawili się na mecie po niespełna 2 godzinach i 40 minutach. W sumie w niedzielnym maratonie wystartowało 72 zawodników. Jak na tle innych imprez wygląda ten nasz maraton Jaworów-Lubaczów? No, spodobało się, bo wygrali. No, bardzo fajne. No i organizacja, fajna organizacja. Malownicza, fajna trasa. От. На трасі теж було оживки добре стадіони. Не багато було душно, бо бігли ми в таким мальовничі траса, вже ляс закривав те сонце. На вашу сторону, як бігли ми то трохи там, але то ні, то там пару кілометрів, то файно. Там було зимно, то всі загрілися ми трохи. Це був як тренінг. Собі зробили добрий тренінг, бо через 3 тижні буде біг Тернобжек у вас теж. Tylko 3 tygodnie na jakąś tam regenerację sił, no bo, i znowu. No bo to taki dobry trening, długi trening maratonczycy robią, 40 km treningu robią. I sobie zrobiłem taki powolutki trening, w końcu tam trochę przyspieszyłem i to wygrałem. No i już.